Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zaproszę Was na rozpakowanie nowego sprzętu do studia. Będzie to nowa kamera również firmy Panasonic, podobnie jak poprzedni model HCV520. Tym razem jest to model HCV770, już kamera tak z troszeczkę wyższej półki niż poprzednia, która powinna mi dłużej posłużyć i jakość filmów będzie jeszcze lepsza. W tym rozpakowaniu zobaczycie kamerę w kolorze białym, natomiast w recenzji, która jest już praktycznie nagrana, będzie kamera w kolorze czarnym, ponieważ wcześniej, przed zakupem, miałem możliwość przetestowania tej kamery od firmy Panasonic, tak więc przy okazji podziękowania za wypożyczenie tej kamery do testów i dało mi to pogląd na to, jaki to jest sprzęt, utwierdziło mnie w przekonaniu, że jest to kamera, której poszukuję, dlatego taki też model sobie wybrałem i kupiłem. Od tej pory filmy będziecie widzieć nagrywane tą kamerą, tak więc różnica w jakości będzie widoczna, ale też dokładne różnice pomiędzy 520 a 770 zobaczycie w filmie z recenzją, będą tam porównania, filmy nagrywane jedną i drugą kamerą na jednym okienku. Ceny kamery sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy rozpakowanie. Dobrze, moi drodzy, a więc oto kartonik z moją nową kamerą. To właśnie przy jej pomocy teraz będę nagrywał dla Was filmy. Jest już kamerka o półkę wyżej niż poprzedni model, czyli Panasonic HCV520. Tamto była kamerka, powiedzmy, taka podstawowa, ale już Full HD z zaawansowanymi funkcjami. Tu mam już taką kamerkę z półeczki wyżej. Jeśli chodzi o obiektyw, to jeszcze ma obiektyw Panasonica, nie tak jak model HCX bodajże 920, który testowałem kiedyś. Kosztował wtedy ponad 3000, ale miał już obiektyw firmy Leica, czyli znany i ceniony wśród ludzi, którzy zajmują się fotografią i filmowaniem. Natomiast mam tutaj i tak bardzo dobry obiektyw firmy Panasonic. Kamerkę przed zakupem miałem okazję przetestować przez miesiąc, więc poznałem dobrze jej możliwości, co pomogło też podjąć mi po prostu tą decyzję, że to jest właśnie taka kamerka, jakiej szukam. I na opakowaniu mamy podstawowe dane, nazwa modelu HCV770. Możemy nią sterować za pomocą smartfona chociażby. 6-megapikselowa matryca, 50-krotny zoom inteligentny, optyczny jest tutaj bodajże 20, jak dobrze pamiętam. Opcja twin camera, więcej o tym być może dowiecie się w recenzji. Oczywiście kamera Full HD nagrywa w 50 klatkach. I co ciekawe, filmuje też w trybie HDR, czyli jakby dwa obrazy nakładające się na siebie, żeby wyeliminować jakieś nadmiary światła. Może brzmieć skomplikowanie, w praktyce sprawdza się po prostu świetnie. Dla zobrazowania tego zobaczycie filmy nagrywane moją starą kamerą i tą kamerą. Będziecie widzieli jak na dłoni różnice. Funkcja level shot, czyli poziomowanie obrazu oraz filmowanie w slow motion. Powiem Wam, że w testach nie zdążyłem tego przetestować, natomiast jak już mam ją, że tak powiem, dla siebie, to na pewno zbadamy tą sprawę. Mamy tutaj opcjonalne akcesoria, jak widzicie, chociażby jakieś lampy błyskowe. Ma ta kamera funkcję gorącej stópki, zobaczycie za chwilkę, jeśli nie wiecie co to jest. Tak więc bardzo fajnie możemy ją rozbudować o inne akcesoria. No i dobrze, kartonik mamy i sama kamerka. Zobaczycie w testach, że tam była kamerka w kolorze czarnym, ja sobie wybrałem białą. Za chwilkę się jej przyjrzymy, ale rzucimy okiem jeszcze co w zestawie. Przede wszystkim mamy grube instrukcje szczegółowe. Jak ktoś jest zielony w takim filmowaniu Full HD, to może sobie tutaj poczytać o opcjach, jak to wszystko powłączać, poustawiać. Jest przydatna rzecz. Mam też tutaj masę kabelków. Dobra, byłoby wszystko. Więc tak, moi drodzy, mamy tutaj kabel HDMI, czyli możemy sobie rzucić obraz z kamery na telewizor chociażby. Tutaj mamy zasilanie, czyli ładowanie tej kamery przez USB. Mamy także adapter taki do zasilania normalnie z gniazda sieciowego. Czyli możemy albo ładować przez USB z komputera na przykład, albo sobie podpiąć do prądu. Wygodne, praktyczne. Następnie transmisja danych, zwykły kabel z micro USB, taki smartfonowy. Bateria do kamery o pojemności 1940 mAh, czy dokładnie taka sama jak była w HCV520. Chyba nawet dokładnie ten sam model kamery, czyli z tamtej kamery by pasowały do tej. I adapter do tej gorącej stópki, jak to działa, już Wam pokazuję. Zaraz kamerkę obejrzymy dokładniej, natomiast chodzi o to, że tutaj mamy takie miejsce z tyłu. Wkładamy sobie to. I teraz na przykład nakładamy tutaj sobie jakąś lampę błyskową czy zewnętrzny mikrofon, ponieważ kamera też ma wejście na mikrofon zewnętrzny i bardzo fajnie można sobie rozbudować jej funkcję.
Tutaj mamy zwalniacz do tego. OK. Więc póki co nie planuję akcesoriów, ale być może uda się na przykład przetestować jakiś zewnętrzny mikrofon, który podłączę do kamery. I moi drodzy, sama kamera. Tak jak powiedziałem, ja wybrałem wersję białą, w testach miałem czarną. Biała mnie po prostu urzekła. Chciałem już aparat kupić biały, ale nie dostałem. Dlatego kamerka biała. Moim zdaniem bardzo ładna. Przesłonę ma elektryczną, która się sama podnosi, jak włączymy kamerkę. Ma też tutaj lampę doświetlającą, co się może przydać. Mamy też ciekawy tutaj przycisk z pokrętłem. Działa to i jako przycisk, i jako wybór lewo-prawo. Coś takiego jak rolka w myszce, czyli możemy tym sobie funkcję wybierać w czasie filmowania chociażby. Kamerka ma funkcję Wi-Fi, czyli chociażby możemy z naszego smartfona zrobić pilota do kamerki. Zoom 50-krotny inteligentny, natomiast optyczny 20-krotny. Mikrofon albo raczej mikrofony, aż tutaj mamy 5 mikrofonów z funkcją zoom i z funkcją redukcji wiatru. Następnie mamy bardzo precyzyjny joystick do zoomowania, który po prostu uwielbiam. Testowałem już około 4-5 kamer Panasonica i w każdej ten joystick działa tak samo. Jak chcemy zbliżyć troszeczkę, to możemy bardzo powoli robić najazd. Możemy też zrobić szybki, dynamiczny najazd. To po prostu działa świetnie. Mamy osobny przycisk do robienia zdjęć. Zdjęcia nie wychodzą tak dobre jak z aparatu, natomiast jak na kamerę całkiem fajnie. Tu mamy oczywiście miejsce na baterię. Tutaj mamy sam spust, czyli nagrywanie. Po tej stronie bardzo fajnie, dyskretnie chowane wejście zasilania. Zupełnie jak w mojej kamerce, taki chropowaty tutaj plastik, dobrej jakości. Bardzo fajny też skórzany uchwyt, czyli to, co zakładamy na rękę sobie. Też bardzo fajnie wykonane, dokładnie ta sama jakość. Tu zobaczcie, kolejny Beyer, czyli port na słuchawki. Czyli możemy na żywo odsłuchiwać dźwięk, jaki nam się nagrywa, na przykład z mikrofonu podłączonego tutaj. Bardzo ważna rzecz przy nagrywaniu. Następnie otwieramy, mamy duży wyświetlacz dotykowy, który możemy sobie przekręcić do przodu. Możemy też przekręcić go w dół. I możemy jeszcze z nim zrobić coś takiego. Następnie mamy wejścia na transmisję danych mini HDMI, wejście audio wideo, wejście na mikrofon zewnętrzny, zwalniacz baterii, włącznik, wyłącznik, tryb Wi-Fi, poziomowanie, przełącznik, filmowanie, zgrywanie danych i ten zwalniacz gorącej stópki. Plus głośniczek wbudowany i taka gumeczka, żeby nam tutaj ekran nie trzaskał w te przyciski. I wszystko oczywiście najwyższej jakości, jak to u Panasonica. Od spodu mamy gwint na statyw oraz miejsce na kartę SD. Kamerka przede wszystkim jest większa i cięższa niż ta, co ja miałem, 520. Tamto był taki typowy mały handycam. Tutaj już mamy rozmiar takiej kamery półprofesjonalnej. Naprawdę fajnie to wygląda. Co prawda jest większa, nie leży tak dobrze w dłoni. Ciężej ją sobie gdzieś tam schować. Natomiast pod względem funkcji po prostu Beyer. No i zobaczymy, czy bateria naładowana chociaż trochę, czy się odpali. No i zobaczcie, działa. To co mówiłem, elektryczny obiektyw. Bardzo fajnie. No i widzimy wysokiej jakości soczewki w środku. Z tego co pamiętam, cztery poruszają się niezależnie, tak więc tutaj po prostu cuda. I przede wszystkim kamera, tak samo jak 520, szerokokątna. W moim małym, ciasnym pomieszczeniu rzecz niezastąpiona, ponieważ mogę ująć naprawdę spory kadr, a w takiej zwykłej kamerze o standardowym kącie widzenia wtedy na przykład widziałbym po bokach po 20% mniej. Tak więc dla mnie to jest po prostu nieoceniona funkcja. Ja wyobrażam sobie innej kamery niż szerokokątnym obiektywem. Nie będę Was zanudzał specyfikacjami technicznymi typu ile ma pikseli, jaką ma wartość przesłony, ilomilimetrowy jest obiektyw, bo to tak naprawdę takiemu przeciętnemu widzowi nic nie powie. Jeśli nie interesuje się jakoś bardziej filmowaniem czy fotografią, dlatego nie będziemy tym zanudzać. Natomiast zobaczycie konkretnie w tej recenzji różnice w jakości obrazu i po prostu możliwości tej kamery. Myślę, że to najlepiej odda to, co chcę Wam tutaj przekazać. No i oczywiście filmy już za kilka dni będziecie widzieli nagrywane tą kamerką, więc myślę, że różnica będzie widoczna. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Ceny tej kamery i innych macie w opisie filmu. Pamiętajcie też wejść na mojego Facebooka oraz codziennie zaglądać na kanał, ponieważ codziennie coś nowego. Pozdrawiam Was, cześć!